Wykonujemy to trofeum już od kilkunastu lat. To jest już druga odsłona, druga wersja gdyby tego pierwotnego trofeum. Trofeum jest projektem opolskiego artysty pana Andrzeja Czyczyło. Pierwotnie trofeum było niższe, 40 cm. To, które tutaj widzimy, jest wyższe, urosło do 70 cm i schudło do 10 kg. Idea była taka, żeby trofeum było bardziej eksponowane, bardziej większe, żeby bardziej rzucało się w oczy, kiedy piłkarze wznoszą je, kiedy triumfują. Wykonane jest z brązu, to szlachetny metal dedykowany do tego typu realizacji, waży 10 kg, wykonywane jest metodą traconego wosku, dzięki temu może być lżejsze od pierwotnego trofeum. Oczywiście są takie momenty, są takie chwile, kiedy no w kilku geograficznie różnych miejscach Polski dochodzi do spotkań, które jak gdyby ważą i wynika z tego, kto wygra w danym momencie, więc takich trofeów musi być kilka, tak jak to było w tym roku, że mieliśmy trzy drużyny, które nie do końca wiadomo było, kto wygrają i te trzy trofea musiały się znaleźć na trzech różnych stadionach w tym samym czasie. Jedno trofeum przechodzi z rąk do rąk klubu. Taki klub może sobie, kiedy już oddaje to trofeum w ręce kolejnego klubu, zamówić u nas czy u Ekstraklasy replikę, która jest nieco mniejsza od tego trofeum. To jest 3/4 wysokości tego trofeum i wtedy taka replika w danym klubie zostaje na stałe. Ta droga wiedzie ten puchar do Poznania. Ile trwają prace nad wykonaniem takiego modelu? Model wykonujemy raz, to znaczy artysta rzeźbiarz Andrzej Czyczyło ze współpracy z artystą rzeźbiarzem wykonuje taki model raz. To jest model gipsowy lub żywiczny, on trafia do nas. My wykonujemy formę silikonową i już wykorzystujemy za każdym razem tą formę silikonową do odlania trzech dokładnie elementów z brązu. Później te elementy z brązu są cyzelowane, łączone ze sobą, spawane, patynowane. No i tak wygląda efekt końcowy. Powiedzmy sobie, żeby odtworzyć, żeby dojść do tego miejsca około 2-3 tygodni pracy. No i powiedzmy właśnie, z jakich elementów się składa, bo mamy tu ewidentne elementy piłkarskie i narodowe. Tak jest, więc mamy bazę pucharu, stanowi stadion, to jest osobny odlew, no i oczywiście orzeł, to jest kolejna część i trzecia część to jest piłka. Te trzy elementy łączące ze sobą stanowią trofeum Ekstraklasy. To na koniec, panie Grzegorzu, wypadałoby się zapytać, kiedy taki puchar trafi do pobliskiego budowanego tu stadionu Odry. Byłoby fajnie, gdyby i my w Opolu moglibyśmy się cieszyć tym, że nie tylko w Opolu produkujemy, ale i w Opolu będziemy mogli go wręczyć. No, będziemy bardzo szczęśliwi i dumni, jeżeli by się okazało, że możemy dla naszej Oderki takie trofeum wykonać z przyjemnością.